Jacek Babiel, witam Państwa, to jest program Tu i Teraz. Dziś moim Państwa gościem jest Józef Oleksy, marszałek Sejmu w latach 1993-1995 i 2004-2005, premier Polski w latach 1995-96. Witam Pana. Dzień dobry. Panie premierze, pamięta Pan, kiedy Pan pierwszy raz był w Wołbrzy? No dokładnej daty nie, ale było to bardzo dawno. Jakie to były okoliczności? To była jakaś akcja partyjna, jeszcze PZPR. Pamiętam, ja byłem szefem kontroli w partii i kontrolowaliśmy, jak partia rządząca realizuje uchwały własne. Jak ta kontrola? Tu nie mogę wydzielić Łomży, bo to było w kilkunastu województwach, ale w ogóle cała kontrola marnie wypadła. Z czego pisałem potem raport dość takimi wnioskami nieciekawymi, że partia nie realizuje własnych uchwał. Mhm. Co było takim złym sygnałem. Panie premierze, bo to pierwsze pytanie jest takie prowokujące, bo chyba nie często bywał pan w Łomży, a dzisiaj w czasie kampanii wyborczej jednak znalazł pan czas. Tak, oczywiście, no właśnie z okazji kampanii wyborczej jestem tu, bo po pierwsze mam wykład na uczelni, bo ja jestem związany ze światem akademickim przez całe swoje życie. Nawet kiedy byłem premierem, marszałkiem, ministrem i w Europie byłem, to także nie zrywałem nigdy kontaktu z uczelniami, z którymi byłem afiliowany. I dzisiaj też mnie poproszono, żeby wykład w dzisiejszych problemach Europy wygłosić do studentów, bo to jedna z moich specjalizacji, ale też nie ukrywam, że jestem, żeby się spotkać z grupami SLD. Dobrze, to o tym zaraz będziemy rozmawiać, bo tak, kampania wyborcza i wybory samorządowe to okazja przy tym spotkaniu do tego, żeby zapytać Pana, jak wygląda styk władzy rządowej i samorządowej? Pan był przez długi czas na najwyższych szczeblach władzy. To przez lata się zmieniało. Dzisiaj z perspektywy czasu, jak pan to oceni, te zmiany? To epoka się zmieniła, bo przecież dopiero w 1997 roku do Konstytucji został wpisany rozdział samorząd w Rzeczpospolitej, czego wcześniej w ogóle nie było ustrojowo, nie było czegoś takiego. Po drugie, całe zmiany w Polsce się toczyły według koncepcji i filozofii społeczeństwa obywatelskiego, czyli coraz większej samodzielności i poczucia wspólnoty ludzi tam właśnie w Polsce, poza metropoliami wielkimi. I ja to oceniam bardzo pozytywnie. Pamiętam te żywe idee społeczeństwa obywatelskiego, które zblakły. I dziś z żalem muszę powiedzieć, że albo to już stało się oczywistą codziennością, że nie mówi się o tym jako o ważnej nowej kwestii, albo rzeczywiście zahamował się proces usamodzielniania się społeczności właśnie obywatelskich. I epokowo to wielka sprawa, która się wydarzyła. Władza zeszła w dół, ale minus, który podkreśliłbym, to ten, że się zatrzymała w pół drogi. Ale ta władza zeszła w dół i co, my jako wyborcy, mieszkańcy nie akceptujemy tego do końca, czy nie wierzymy? Nie, ludzie to akceptują. Nie wiem, jak dalece przykładają wagę i wierzą, że to nie centralna władza tak naprawdę decyduje i powinna decydować, tylko władza, którą oni wybierają. No często mówi nam o tym frekwencja wyborcza. Frekwencja wyborcza we wszystkich wyborach jest słaba i wydaje mi się, że to jest głębsza kwestia niż tylko to, co wiara ludziom, czy niewiara w samorząd. Swojego głosu, zwłaszcza w czasie wyborów samorządowych, co im? No tym, którzy nie wierzą z zasady, trudno cokolwiek poradzić. Można ich tylko przekonywać, że niech spróbują. Niech spróbują masowo oddać głosy w którąś stronę i zobaczą, jaki to będzie miało wpływ na ich sprawy. Natomiast jest, powiedziałem, że niedokończona to jest reforma, dlatego że władza nie dokończyła decentralizacji w Polsce. Czyli nastąpił od paru lat taki proces spychania zadań nowych na samorządy bez pieniędzy.
Ja pamiętam, byłem w obu komisjach konstytucyjnych, i w małej przy małej konstytucji, i przy tej dzisiejszej. I duży spór był właśnie o to, jak zreformować system finansów i budżetu państwa, żeby go zdekomunizować. To była jedyna dekomunizacja, za którą się opowiadałem stanowczo. Bo na czym polega ten stary typ filozofii budżetowej? Że państwo zbiera pieniądze z całej Polski do Warszawy, a potem łaskawie je rozdziela według sobie wiadomych reguł, oczywiście prawnie usankcjonowane. A powinno być tak, i o to szła wtedy walka, żeby jak największa część dochodów podatkowych zostawała od razu, bez łaski Warszawy, żeby od razu zostawała w tych lokalnych społecznościach samorządowych. Dobrze, weźmy teraz na tory dnia dzisiejszego. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Polsce wiele się zmieniło w polityce. SLD ma coraz lepsze notowania, ale daleko, tak, ale daleko jeszcze do tych najlepszych czasów. No bo tak łatwo się nie odrabia. Zwłaszcza w takim terenie jak Łomża, gdzie tutaj... No tutaj nigdy SLD nie było partią silną, bo tu są inne dominacje polityczne, ale ja myślę, że SLD się odradza jako partia i jako formacja, bo przecież partia tego typu to jest pewna formacja myślowa, pewne wartości wyznająca, dążąca do zmian. Z tego punktu widzenia ludzie będą widzieli w lewicy polskiej, szeroko rozumiane, nie tylko SLD jest lewicą w Polsce, ale jest to główną partią lewicową. Ludzie zobaczą, że w tym zaklinowaniu się, jakie nastąpiło w Polsce między dwoma wielkimi partiami, już najmniej idzie o dobro ludzi, najbardziej idzie o spory polityków i takie wojny wręcz polityczne. I ludzie zobaczą, że Sojusz Lewicy Demokratycznej po swoich przejściach, bo przeszedł z własnej winy także, duży spadek kondycji, ale to odrabia. Młodzi koledzy, którzy dziś liderują, wiedzą, o co chodzi. Może czasem za bardzo ulegają tym socjotechnicznym rygorom PR-u i marketingu, ale ludzie w Polsce, myślę, dojdą do wniosku, że musi być walka o wartości, że władza bez wyznawania jakichś wartości jest pustą sprawą. Dobrze. Łomża jest dzisiaj w czasie, kiedy myślimy o tym, że może zmienić się prezydent Łomży. Jest 7 kandydatów w ponad 60-tysięcznym mieście. To wydaje się, że jest sporo. Wystawiony jest kandydat, którego pan przyjechał poprzeć. Tak, i bardzo go chcę rekomendować wszystkim z przekonaniem. Nie dlatego, że są wybory akurat, ale Mieczysław Czerniawski jest znanym i wieloletnim posłem. Człowiekiem prawym i za to ludzi najwyżej zawsze cenię. Prawym, nie jest graczem żadnym politycznym, jest człowiekiem oddanym innym ludziom i rzetelnym. I brakuje nam takiej zwykłej, codziennej rzetelności w polityce i w działaniu obywatelskim. Cnoty obywatelskie zniknęły w wielu miejscach, a ja pragnę, żeby one wróciły. A Mieczysław Czerniawski jest właśnie człowiekiem, który ma taką wewnętrzną konstrukcję, że lubi ludzi, lubi dla nich być i z nimi. I to jest bodajże najważniejsze. Reszta to są umiejętności, które ma. I dlatego go spokojnie rekomenduję. Zna pan z pewnością wielu prezydentów różnych miast. No nie tylko miast oczywiście, ale chciałbym, żebyśmy przy tym się zatrzymali. Miast takiej wielkości jak Łomża. I pan z nimi współpracował. Jaki ten prezydent, pana zdaniem, pan były premier, który miał ten styk naprawdę bardzo bliski z tym szczeblem zarządzającym miastami, jaki ten prezydent powinien być? Nie mówiąc już o najkrócej, to musi być gość, przepraszam za kolokwialne określenie, który wie, po co jest tym prezydentem. Wie, że jest dla ludzi i spraw miasta, którym działa. Wie, ile ma pieniędzy, bo to wiadomo. On tu wiele sam nie wymyśli. A więc mając określone pieniądze, określone przepisy i mając społeczność swojego miasta, którą musi znać, to on ma przede wszystkim być blisko tych ludzi. Czyli to nie ma być władza piedestalna, taka hierarchiczna, jak to jest centralnie, tylko on ma być
człowiekiem, którego inni także lubią i szanują, musi być nieskazitelny w sensie moralnym, bo to jest reprezentowanie jakiegoś także waloru. I musi często być wśród ludzi, dlatego że on jest taki dobry prezydent miasta, niewielkiego czy niezbyt wielkiego, to powinien być człowiek znany każdej rodzinie. Każda rodzina powinna wiedzieć, kto jest jej prezydentem w mieście i mieć do niego zaufanie. Nawet niczego od niego nie chcą. A z szyldem partyjnym, bo są kandydaci, którzy mówią i się tym chwalą, że nie są związani z żadną partią. Czy to, że kandydaci występują pod szyldami partii, to jest ich plusem czy minusem? I to jest przedłużenie systemu partyjnego w polskiej demokracji. Mnie to akurat nie odpowiada. Ja na przykład Mieczysława Czerniawskiego, że wrócę do tego, popieram z przekonaniem, nie dlatego, że jest z SLD, bo ja nie byłem parę lat w SLD, ale dlatego, że znam go wystarczająco długo, żeby mieć do niego przekonanie. I gdyby on był w innej partii, to bym go też popierał. Dlatego, że on jest taki, jak ja sobie wyobrażam, że porządny kandydat powinien być. Natomiast jest oczywiste w Polsce, że to się przenosi, ta cała relacja partii politycznych i spory i wygrywanie tych sporów i gra polityczna i mamienie ludzi często przenosi się tak dalece, że sami kandydaci, był taki czas, że kandydaci uciekali od partii politycznych i się chowali w różnych takich organizacjach, nasz samorząd, nasza Łomża, nasze podwórko. Dziś wraca to odbicie partyjne. Ja nie chcę, żeby obywatele w Polsce jeszcze się dzielili według partii politycznej. Ja pamiętam, moja pierwsza wizyta w Australii zakończyła się spotkaniem z wielką grupą Polonii i pamiętam, zapytałem proboszcza, który długo tam z nimi jest, mówię, jak to tu ksiądz proboszcz, to wszystko wie o tych ludziach. Mówię, oj, wiem. Oni się tu jeszcze kłócą o podziały partyjne sprzed wojny. Kto był socjalistą, kto był endekiem, kto był... I to jest w Polsce niedobre. Dlatego niech miejsca i miasta, gdzie ludzie chcą żyć spokojnie, normalnie i bezpiecznie, niech one będą pozbawione tego złego w Polsce nawyku kłócenia się z zasady. I tak zakończmy ten program. Szanowni Państwo, 21 listopada wybory samorządowe. Zapraszam Państwa, pójdźmy wszyscy do urn i głosujmy na swoich kandydatów. Dziś moim Państwa gościem był Józef Oleksy. Dziękuję za tą obecność. Państwu dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.